Dobra, przerabiam to lekko, bo na live, który robiłem, sami widzieliście, to odpadło. Chciałem na koło postawić tego komara i tak jechać na kolej, udawać, że koszę. I co się okazuje, źle to zrobiłem, bo tu jest nakrętka, która ściskała w ten sposób, to tu jest druga, a tu nie ma żadnej kontry. I te widełki po prostu się trochę sklapowały i podniosłem komara do góry, a to spadło. Dobra, już to przerabiam. Mój błąd. Ja tam się nie boję popełniać błędów, ani nawet do nich przyznawać. Nic co ludzkie, no takie tam. Jestem tylko człowiekiem, popełniłem błąd. Nie ukrywam tego, teraz to naprawię. Bardzo fajne jest, jak ktoś umie naprawiać różne rzeczy. Pamiętajcie, w poniedziałek robimy pierwsze koszenie. Czekamy, aż trawa urośnie. Może zrobię live'a. Kurczę, zrobiłem tak, jak myślałem i dalej to nie pasuje, bo nie wchodzi. Dobra, muszę to uciąć. Uciąć w ten sposób, czyli zrobić z jednej grubej dwie chude. Kurczę, kurczę, znowu mi się coś w życiu udało. 3 minuty i naprawione, zaraz to składam. O, fanka leci tam sobie z głośniczka. Uwielbiam fankę. Dobra, lecimy dalej. I wyprowadzę go na dwór, w sumie wam pokażę taki przedsionek. Takie przedpremierowe prawie koszenie. Bo wam pokażę, jak to działa, ale to nie będę dzisiaj kosił, nie? Tylko pokażę. No i niech się teraz ktoś przypierdoli do moich spawów. Ała, gorące. Na dwie masy jadę. Teraz mam zajebiste spawy. Teraz jest to praktycznie sprasowane i z dwóch stron jest punkt oparcia. No, nie wierzę, że będzie coś źle. Od razu wam powiem, jest to tylko próba przed poniedziałkowym koszeniem. Pokażę wam teraz skręcanie. Skręcanie jest bezproblemowe, bo komarek się pochyla. I tutaj ten problem, który miał wystąpić, nie występuje. Wystarczy się z nim pochylać. Na kolanko, lewa do góry. Wiecie, o co chodzi. Chlapacz jest, trawa jest, szafeczka jest. Ja mam.